No dobrze, ostatnie dwa tygodnie przesiedziałem w Nowym Jorku, chyba już wystarczy trochę tego dobrego. Czas na coś lepszego, czyli San Diego. Jestem właśnie na lotnisku w Newark, czekam na samolot właśnie do San Diego. 4 dni plażowania, opalania, taki jest plan. Przyjemny widok z tarasiku, prawda? Niestety plażowanie musi trochę poczekać. Póki co lecimy na San Diego. Może wyjdę na wielkiego ignoranta, ale muszę przyznać, że poza super plażami i elegancką pogodą to San Diego za dużo do zaoferowania nie ma. Dlatego na samym mieście chyba się nie będę skupiał, a skupić za to na jednym, chyba najważniejszym wydarzeniu tego weekendu. Przyjeżdżając do San Diego nie zdawałem sobie sprawy z jednej bardzo ważnej kwestii, a właściwie biorąc pod uwagę ten konkretny weekend w San Diego, najważniejszej. Ponieważ od czwartku do niedzieli w San Diego odbywa się... Niestety nie jestem nerdem z krwi i kości, dlatego nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego się tutaj odbywa, dlatego też nie mam biletów na Comic-Con. Nie ma opcji, żeby te bilety w ogóle teraz też zdobyć, dlatego nie pokażę wam, co się dzieje w Convention Center, ale myślę, że dookoła tego budynku dzieje się tutaj tyle rzeczy, że będzie co oglądać. Jako, że jestem na takiej imprezie po raz pierwszy, to szczerze mówiąc nie miałem zielonego pojęcia, czego się spodziewać, ale to, co tu się dzieje, to jest jakaś masakra. Miliony ludzi, miliony zajebistych przebrań. Mam nadzieję, że uda mi się zaraz dorwać kogoś, z kim będę mógł porozmawiać. To widzę, że raczej wszyscy są chętni do pozowania, mam nadzieję, że uda mi się też spokojnie z kimś pogadać. From Overwatch in our Halloween skin, and I made the costume myself. So this is our first year at San Diego Comic-Con. We go to a few other local conventions in California, but this is our first year here, but so we're excited. How do you like it so far? We love it. It's so much fun. Quite the experience. San Diego is awesome. All the people here are really awesome. It's a lot of fun. When Lucas sold the rights to Disney, I thought it would be cool to combine the two properties since they're all Disney now at this point. And so I had the big Vader suit and I got some hands and a little kid's lightsaber and got my buttons on and I got a friend of mine had this head that I got from her and then I made the helmet and just sort of threw it all together and that's Fat Mickey Vader. Oczywiście większość osób, która przyjeżdża na Comic-Con, oprócz tego, że chce się dobrze bawić, liczy też na to, że spotka jakieś gwiazdy, jakieś znane postaci z filmu, kogokolwiek zapewne. Z tego, co się zorientowałem, to wygląda to w taki sposób, że większość osób stoi przy tym tutaj płocie, a gwiazdy
Są na jachtach. Co jakiś czas słychać tylko krzyki, które dochodzą z tamtego tłumu. To z tego miejsca właśnie wszystkie gwiazdy przez ten tłum fanów muszą przedostać się do tego miejsca, żeby dostać się na jachty. Oczywiście co 2-3 minuty przez tłum rozpościera się wielki pisk dziewczyn, ponieważ przychodzą jakieś znane osobistości. Raz udało mi się zajrzeć, jako że moje 2 metry wzrostu mnie do tego upoważniają, ale niestety z 10 osób, które tam były, wszystkie były dla mnie no-name'ami. No ale też, tak jak mówiłem, zawodowym nerdem nie jestem. Aha, chyba ktoś się zbliża. Po raz kolejny banda no name'ów. So we made everything by ourselves. I'm Mercy and he is Reaper from Overwatch. I've been cosplaying for a little bit, but this is actually his first time cosplaying, so... But yeah, we made everything ourselves. It's really hard to walk around though. Oh, okay. We're getting stopped every 5 seconds. Getting pictures taken. I'm a stormtrooper sent on a special mission. I live on Earth. This suit took me 4 months to paint it myself. Taking about 6 months in total to finish it too. So, rock on, San Diego. Hey guys, I'm down here at San Diego Comic Con. My cosplay is Dallas from Payday 2. It took a while to construct. It's all pieced together from random tactical gear I could procure online. Amazon is your best friend. This is maybe my 5th San Diego Comic Con. It's a great time. They're a great family. Always in costume? Huh? Always in costume? Always in costume. Never not, because half the fun is coming down here in costume, and the other half of the fun is taking pictures with all the lovely fans and families and children around here. Tak jak osoby czekające na gwiazdy pod jachtami, pod gołym niebem, jestem w stanie zrozumieć, tak te tłumy w namiotach, które czekają od samego rana po to, żeby zdobyć autograf jednej osoby, tak tego już kompletnie jestem w stanie zrozumieć, szczególnie, że dzisiaj w San Diego jakieś 500 stopni. My costume is Mary Jane Iron Spider, and I bought the costume itself online through RPC Studios, but the legs, I helped build their steel structure. I love it, like just getting to connect with the cosplayers and fans and everything, and you know, as soon as he addresses a certain character, you attract the people that like that too, and you make new friends, and it's awesome. Po tym, co zobaczyłem dookoła Convention Center, zaczynam żałować, że nie sprawdziłem, co tutaj się dzieje w San Diego przed przyjazdem i nie wiedziałem, że Comic Con ma właśnie miejsce w ten sam weekend, bo naprawdę impreza wygląda na mega kozacko. Nigdy się tym jakoś nie jarałem, ale to, co można tutaj zobaczyć, wygląda po prostu niesamowicie i żałuję, że nie mogę zobaczyć tego, co się dzieje
w samym Convention Center, ale może będzie okazja następnym razem. Póki co uciekam trochę poplażować. Cliffhanger, oh boy, oh my. That's a real crazy ending, huh?